Pomogłem mu w dwóch rozwodach. Odwyku kokainowym i ciężarnej recepcjonistce. Stworzenie Boże? Wyjątkowe? Ostrzegałem go na każdym kroku. Miotał się jak nakręcana zabawka, jak 120-kilowa samobieżna chciwość. Nowe tysiąclecie jest już za pasem. Przyjrzyj mu się. Jest dzieckiem kolejnego tysiąclecia. Wiadomo, skąd biorą się tacy ludzie. Apetyt człowieka zaostrza się, dzięki pożądaniu potrafi rozszczepiać atomy. Jego ego urasta do wielkości katedry, przesyła światłowodami impulsy kierujące światem. Złoto tak rozpala jego marzenia, że staje się cesarzem z aspiracjami, swoim własnym bogiem. Ale co dalej? Gonimy za interesami. Kogo obchodzi ziemia? Powietrze jest coraz gęstsze, woda kwaśna. Nawet miód ma metaliczny posmak radioaktywności. Wszystko przebiega coraz szybciej. Nie ma czasu na myślenie. Kupujemy i sprzedajemy przyszłość. A przecież ona nie istnieje. Świat wymknął się spod kontroli. Miliard Barzunów biegnie ku przyszłości. Chce wetknąć łapę w tyłek byłej planety Boga, oblizać paluchy do czysta i sięgnąć po pradawną cybernetyczną klawiaturę, by obliczyć swoje honorarium. Dochodzimy do sedna. Musisz zdać rachunek, Eddie. Nie możesz się wycofać.